Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witam bardzo serdecznie. Prawda futbolu nie może się obyć bez skomentowania powołań do reprezentacji Polski, szczególnie, że stawką jest Mundial. Ja rozumiem, że tych punktów za dużo już nie potrzebujemy, ale zawsze walczymy o komplet punktów w listopadowych spotkaniach z Andorą i z Węgrami. Jest z nami team manager Kuba Kwiatkowski. Kuba, cóż to za piękny widok na stadion masz za sobą. Witam cię bardzo serdecznie. Bom dia. Bom dia! A, czyli jest to Portugalia w takim razie. Tak, José Alvalade. Jest to Estadio Alvalade, tak, za moimi plecami. Jesteśmy na stadionie Sportingu, bo tutaj czeka, że tak powiem, nie praca przez najbliższych kilka dni. Więc w środę Sporting gra mecz Ligi Mistrzów z Besiktasem. Także ja tutaj na tym stadionie dzisiaj, jutro, w środę będę praktycznie cały dzień. W środę jest mecz, a ty pracujesz już w poniedziałek, czyli rzeczywiście to UEFA to jest poważna organizacja, dba o taki mecz Champions League, tak? Tak, dokładnie, tak. Jest wymagane, żeby ta ekipa UEFA przyjeżdżała dwa dni przed meczem. Tutaj też panowie właśnie przyszli, coś tutaj przy mnie kręca, więc pewnie ich słyszymy. No i trzeba się wstawić praktycznie na dwa dni przed meczem i dlatego ja już tutaj dzisiaj jestem. Jasne. Kuba, natomiast dzisiaj, jak rozumiem, powołania, tam w tle masz różne w ogóle prace są wykonywane, jeśli chodzi o ten stadion, szykowany do meczu Champions League. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia powołaliśmy powołania Paulo Souzy. Jaka jest procedura ogłoszenia takich powołań przez Polski Związek Piłki Nożnej? To ty tym zarządzasz? Oczywiście, po pierwsze dostajesz listę od Paulo Souzy. No, generalnie, jeśli chodzi o przepisy, to w przepisach jest powiedziane, że powołania muszą być wysłane do klubów najpóźniej na 15 dni przed początkiem tak zwanego international window, czyli tego okienka przeznaczonego na mecze międzypaństwowe. A okienko się zaczyna w przyszły poniedziałek 8 listopada. Listopada już jest. Zgubił się. Nie zgubiłem. Ale to mam urodziny dzisiaj w ogóle. Wow, to stary, to my tu powinniśmy czekoladki, szampanik, te sprawy, 100 lat, naprawdę. No i generalnie mało która reprezentacja i która federacja pilnuje się tych 15 dni, ale jest to o tyle przeważnie istotne, że gdyby, oczywiście my te powołania wysłaliśmy później, zazwyczaj robimy to praktycznie trzymając się tego terminu 15-dniowego po to, żeby nie było jakichś tam komplikacji, zwłaszcza w tych czasach covidowych, bo kluby mogą sobie później powiedzieć, my nie zwolnimy wam piłkarza, bo to się z wysyłaniem powołań, ale jak ja patrzę na inne federacje, to na przykład Włosi swoje powołania ogłaszają w piątek tuż przed początkiem tego okienka, więc to różna jest jakby polityka federacji, no my staramy się raczej trzymać tych 15 dni. Tym razem wysłaliśmy później, bo taka też była decyzja selekcjonera. Selekcjoner sam planował być na kilku meczach jeszcze w tym tygodniu, ten weekend miniony. No wiemy niestety, że go koronawirus mu to skutecznie uniemożliwił, ale jego asystenci też oglądali jeszcze w Europie kilka spotkań. Między innymi trener bramkarzy Paulo Grillo był jeszcze wczoraj na meczu w Kopenhadze, spotkał się z Kamilem Grabarą. I dopiero dzisiaj te powołania zostały wysłane do klubów. I oczywiście ja rano dostałem listę zawodników, przygotowane listy do klubów i mailowo takie listy do nich są do klubów wysyłane. I to jest podstawa do tego, żeby zawodnik został zwolniony na zgrupowanie reprezentacji. Jasne. Czyli dzisiaj wysyłasz takie listy i też Polski Związek Piłki Nożnej na Łączy Nas Piłka ogłasza te nominacje. Kibice zawsze na to czekają. Ja wiem, że kadra cokolwiek już jest przewidywalna, jeśli chodzi o Paulo Souzę, natomiast zawsze jest dyskusja, kto jednak będzie na tej ostatecznej liście powołanych, kogo nie będzie. Ja tak popatrzyłem na debiutantów za czasów Paulo Souzy i tak sobie uświadomiłem, że już jest debiutantów u Paulo Souzy 11 przy 13 meczach międzypaństwowych, które rozegraliśmy pod jego wodzą, natomiast po listopadowych meczach może być tych debiutantów 13, gdyby Matty Cash i Kamil Grabara też zagrali z Białym Orłem.
Zobaczymy, jak będzie, w szczególności jeśli chodzi o Grabarę, bo mecz z Andorą jest o stawkę, prawda, więc też wszelkie ryzyko jest no, niewskazane, albo inaczej, można ryzykować, ale wiadomo, kiedy można to zrobić. Debiutanci z Ligi Polskiej, jeśli chodzi o Paulo... No właśnie chciałem to powiedzieć. Ilu z tych 11 było z polskiej ligi? No to proszę bardzo. O której tak dużo mówimy. Piątkowski, Kozłowski, Puchacz, Kamiński, Slisz. Czyli prawie połowa, tak? Pięciu, z czego Piątkowski i Puchacz już nam wyjechali, prawda? Natomiast debiutanci z zagranicy to też pokazuje, że zobacz, to są realni debiutanci, bo to są piłkarze, którzy zagrali bardzo realną liczbę spotkań. Helik 7 meczów, Świderski 12, Buksa 5, no i są też tak. Augustyniak. Muszę się trochę transportować, bo tu przeszkadzam panu. Jasne. Nawet delegat UEFA jest odsyłany czasami z miejsca. Nie, gdzie... instalują bandy także, przedmeczowe, więc. Żartów nie ma. To przynajmniej zobaczymy ten piękny obiekt. Muszę powiedzieć, że piękna pogoda, piękny obiekt. Samym sobie taki mecz obejrzał Champions League. Fajnie, że pracujesz przy takich spotkaniach. Natomiast czy mógłbyś nam nakreślić operację Mati Cash, bo ona, rozumiem, trwa od jakiegoś czasu bardzo intensywnie. Sam uczestniczysz w tym pewnie, znając przepisy i przestrzegamy procedur. Te procedury są takie, że jutro chyba Mati Cash ma odebrać w polskiej ambasadzie paszport tak zwany tymczasowy, który jakby potwierdza obywatelstwo Rzeczpospolitej. Tutaj były na najwyższym szczeblu zabiegi o to, żeby to przyspieszyć procedurę, bo i prezes PZPN-u rozmawiał z prezydentem Rzeczpospolitej, wojewoda mazowiecki w tym uczestniczył i stan mamy taki, że ten paszport tymczasowy zostanie wydany, natomiast to nie jest koniec jakby tych zabiegów, bo ja rozumiem, że to musimy zgłosić do Federacji Angielskiej i jeszcze później przedstawić FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. No przede wszystkim jakby trzeba powiedzieć o tym, że Matthew Cash sam wystąpił z takim wnioskiem dużo wcześniej, bo ja jestem w kontakcie też z jego rodzicami, ja się też z nimi miałem tą przyjemność poznać w Londynie, kiedy Paulo Sousa spotykał się z Matthew Cashem. W ogóle bardzo, bardzo fajni ludzie, bardzo fajna rodzina. I tutaj mama Matiego mówiła, że on już tak naprawdę wniosek o ten polski paszport wypełnił w zeszłym roku. I faktycznie, faktycznie tak było, bo ja te dokumenty widziałem. Wysłane te dokumenty zostały, złożone te dokumenty zostały do polskiej ambasady w Londynie. W takich sytuacjach ambasada wysyła do Polski komplet tych dokumentów i one trafiają na biurko wojewody. I oczywiście tutaj bez zaangażowania prezesa Cezarego Kuleszy, to pewnie ten wniosek by trochę jeszcze czekał na rozpatrzenie, bo to tutaj nie trzeba było, że tak powiem, pomagać w dokumentach, bo Mati też miał wszystkie dokumenty skompletowane i jakby formalnie to on to obywatelstwo i tak dostał. Bo tutaj jakby sytuacja była zero-jedynkowa, tylko selekcjonerowi zależało na tym, żeby Mati Cash, jeżeli jest brany pod uwagę gry w reprezentacji Polski, to żeby się pojawił na tym zgrupowaniu już teraz w listopadzie. Wiemy, że te nasze szanse zajęcia drugiego miejsca są bardzo duże i jakiś kataklizm musiałby się wydarzyć, żebyśmy tego drugiego miejsca, które da nam grę w barażach. Oczywiście matematyka cały czas daje szansę na pierwsze miejsce, no ale też trzeba być realistami. I selekcjonerowi Paulo Sousie zależało na tym, żeby Mati Cash pojawił się już teraz na tym zgrupowaniu, żeby poznał kolegów z nowej drużyny, żeby poznał sztab, żeby mógł wziąć udział w kilku treningach, zrozumieć tą filozofię Paulo Sousy, jak Paulo Sousa go widzi w tym zespole, bo no też wiadomo, że dla niego samego to będzie dość, myślę, emocjonujące wydarzenie i może stresujące również. Więc lepiej, żeby on teraz ten taki chrzest odbył, aniżeli miałby się pojawić na zgrupowaniu w marcu, kiedy będą nas najprawdopodobniej czekały baraże. Więc na pewno z tego punktu widzenia znacznie lepiej, że on już teraz do nas dołączy. No i oczywiście bez pomocy prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy, który no, dzięki swoim możliwościom, kontaktom przyczynił się do tego, że ten wniosek Matthew Cash'a, powiedzmy, trafił szybciej na biurko wojewody, który podpisał decyzję o przyznaniu obywatelstwa, o potwierdzeniu obywatelstwa, bo to nie jest nadanie obywatelstwa, tylko potwierdzenie obywatelstwa, bo jak wszyscy doskonale wiemy,
dziadkowie Matthew Kesha urodzili się w Polsce, byli Polakami, mieli obywatelstwo polskie, więc tutaj jest tylko potwierdzenie tego obywatelstwa w przypadku Matthew'ego. Jasne. Matty Cash, słuchaj, po angielsku udziela wywiadów. Matty mu tłumaczył, że on jest Matty, ale on też jest Matty, także widziałem ten wywiad. Natomiast tutaj widzimy, to jest Twitter Mattiego Casha. Dziś zostałem powołany do reprezentacji Polski. To wyjątkowy dzień dla mnie i mojej rodziny. Spełniły się nasze marzenia. Otrzymanie tej szansy jest dla mnie wielkim zaszczytem. Nie mogę się już doczekać spotkania z kolegami z drużyny i gry dla mojego kraju, do boju Polską. Ładnie to ujął, muszę powiedzieć, patriotycznie, sympatycznie. Czy język, którym on się posługuje na co dzień, angielski, on tego nie ukrywa we wszystkich wystąpieniach publicznych, to będzie jakiś problem w funkcjonowaniu w zespole? Ja rozumiem, nie ze sztabem, nie z Paulo Souzą, a z drużyną? Okej, no znowu tutaj teraz traktorek mnie zobaczy sobie. Oprysk murawy trwa. To musisz uważać, bo to chemia. Co, to teraz sobie siądę po prostu, o. O, i teraz będą trybuny. Nasz team manager jest sprawny, brawo, zajął stanowisko. I to ja cię jeszcze odpytam. Czy funkcjonowanie Matthew'ego Casha będzie utrudnione przez fakt, że no, nie posługuje się językiem polskim, mimo niewątpliwych korzeni? Tak? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo przede wszystkim większość zawodników, może tak, nasz sztab porozumiewa się z piłkarzami w języku angielskim. Wszystkie odprawy, wszystkie rozmowy, wszystkie spotkania oznacza to, że tak naprawdę każdy z naszych zawodników w tym języku się porozumiewa i go rozumie. Więc oczywiście nie widzę takiego ryzyka, że na początku jakikolwiek byłby z tym problem. Poza tym wielu piłkarzy gra w Anglii. Oni znają Matthew'ego Casha z rozgrywek Premier League czy też Championships wcześniej. Także ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Poza tym to jest osoba bardzo taka, widzę, otwarta, wesoła. Nie jest to na pewno introwertyk i ja nie sądzę i nie spodziewam się tutaj żadnych kłopotów, jeśli chodzi o tą komunikację, i na pewno doskonale się dogada, a poza tym na boisku to już w ogóle, wiadomo, tutaj najważniejsze jest to, żeby o ile będzie oczywiście grał w reprezentacji, czy w pierwszej, od pierwszej minuty, czy wchodzi z ławki, żeby dawał liczby po prostu, bo i tą jakość, którą na pewno ma. Jasne. Słuchaj, tak popatrzyłem na operację Andora. Ona jest nietypowa, jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej, bo takie założenie było przez ostatnią dekadę. No, bardzo trudno nam się doszukać meczu, do którego przygotowywaliśmy się na obcej ziemi, prawda? A tak będzie wyjątkowo przed spotkaniem w Andorze, bo reprezentacja spotka się w Hiszpanii od razu, nie przyleci do Hiszpanii, stamtąd nie będzie podróżowała do Andory. To jest absolutnie świadomy zabieg, rozumiem, Paulo Souzy, decyzja też, w której współuczestniczyłeś pewnie. Dokładnie tak. My wiedzieliśmy, że z logistycznego punktu widzenia wyjazd do Andory będzie bardzo trudny. Kiedy tam pojechaliśmy z tak zwaną naszą side wizytą, bo przed każdym meczem my kilka miesięcy praktycznie przed lecimy na miejsce po to, żeby wybrać hotel, żeby porozmawiać z lotniskiem, na którym będziemy lądować, żeby te procedury przylotu, wylotu uprościć jak najbardziej, zobaczyć stadion, żeby nie być niczym zaskoczonym w momencie przyjazdu drużyny. My tam byliśmy na przełomie lipca, sierpnia. No już wtedy wiedzieliśmy, że to będzie naprawdę trudna wyprawa, bo w Andorze nie ma lotniska. Znaczy jest lotnisko, ale to nie jest takie lotnisko standardowe, które wyposażone we wszystkie systemy umożliwiające lądowanie samolotom w trudnych warunkach pogodowych. A pamiętajmy, Andorra to jest kraj górzysty. Ten stadion tam jest na wysokości jakichś 1000 metrów nad poziomem morza. To są Pireneje. I gramy w listopadzie, a w listopadzie w górach to wiem, że ta pogoda może być różna. Może być mgły na przykład. No na przykład, albo niskie chmury. I jest takie lotnisko około 25 km od Andory położone, ale na nim mogą wylądować tylko małe samoloty, takie turbośmigłowe. I na przykład reprezentacja Portugalii, kiedy tam grała mecz, ale grała go w czerwcu, przyleciała po prostu wojskowym samolotem i tam wylądowała. A my musielibyśmy skorzystać z normalnego, cywilnego lotniska. I w tym przypadku mówimy albo o Barcelonie,
albo z tego co pamiętam, tam chyba jeszcze Toulouse wchodziła w grę i jeszcze jedno lotnisko, Jeda zdaje się, miejscowość się nazywało, ale w każdym przypadku około 3 godziny jazdy, ponad 3 godziny jazdy autokarem z lotniska do Andory, to jak sobie policzymy jeszcze lot do Barcelony, który też 3 godziny i kilka minut trwa, wyjazd z hotelu naszego w Warszawie na lotnisko, procedury wszystkie po przylocie, to ta podróż do Andory w jednym kierunku zajęłaby 8 godzin. To naprawdę bardzo, bardzo długa podróż, męcząca. Zawodnicy cały czas w takim na siedząco, to też nie jest i dla ich nóg odpowiednie. Więc my to ostatnie zgrupowanie w październiku, które przed meczami z Albanią i San Marino, rozpoczęliśmy, pamiętam, bo zawsze sztab się zbiera trochę wcześniej niż piłkarze, mieliśmy spotkanie wewnątrz sztabu i poprzedzające tamto zgrupowanie, ale my rozmawialiśmy na tym spotkaniu o tym zbliżającym się dopiero zgrupowaniu, jak tą logistykę najlepiej zaplanować do Andory. I nasz pierwotny plan był taki, żebyśmy polecieli nie dzień przed meczem, ale 2 dni przed meczem. Rano jeszcze w środę zrobili trening w Warszawie i po południu polecieli, żeby na kolację być w Andorze. I po meczu z Albanią już w drodze do Polski z kolegą moim Łukaszem Gawiołkiem, który też się logistyką przy reprezentacji zajmuje, my w samolocie lecąc do Warszawy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, tak w sumie to my na ten pomysł podsunęliśmy selekcjonerowi, żeby może jednak najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji było po prostu zgrupować się od razu w Hiszpanii. Bo przede wszystkim, gdybyśmy zaczęli zgrupowanie w Warszawie, to ci zawodnicy nasi i tak z klubów muszą dolecieć do Warszawy, czyli mają już jedną podróż. No i później jeszcze lot czarterowy, ten cały przejazd, o którym mówiłem. A w tym przypadku oni ten lot, który i tak by odbyli, zamiast do Warszawy przylecą do Girony bądź Barcelony i spotkamy się tam, przez to będziemy mieć nawet więcej czasu na trening po prostu. I my w tej Gironie się spotkamy, zawodnicy przylecą za tydzień 8. To jest pod Gironą tak naprawdę ten ośrodek, w którym będziemy stacjonować i zostaniemy tam do czwartku. W czwartek rano autokarem przemieścimy się do Andory. Zajmie nam to około 2 godzin. Zostaniemy tam 2 noce, bo wrócimy do Warszawy dopiero na zajutrz po meczu. Po śniadaniu pojedziemy najprawdopodobniej albo do Barcelony, ale jeszcze właśnie ta Jeda wchodzi w grę. Jeszcze tutaj trwają rozmowy z polskimi liniami lotniczymi LOT, gdzie ten samolot przyleci po nas i wrócimy w sobotę pod wieczór do Warszawy. Czyli no, jak widać, nie jest to taka prosta operacja, prawda? Mimo że ta Europa jawi się jako bardzo dostępny kontynent, wszędzie można dolecieć, dojechać, ale czasami to zajmuje czas, kosztuje energię. Z drugiej strony ta energia ma być, jeśli chodzi o piłkarzy, zagospodarowana w trakcie spotkań z takich z Andorą. Czy ty w ogóle obawiasz się tego meczu z Andorą? Sztuczna trawa tam jest? Tak, niestety tam jest sztuczna trawa, która, jak wiemy, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych potrafi być no, twarda, mówiąc wprost. Ale z drugiej strony my graliśmy teraz w Tiranie niby na tak zwanej hybrydzie, ale to było, myślę, 75% sztuczna trawa, a nie taka standardowa, hybrydowa. Więc oczywiście to jest trudniejsze. Nie gra się zbyt często na sztucznej murawie. Oczywiście wiadomo, dlaczego też ta sztuczna murawa jest tam, dlatego, bo po prostu w takim listopadzie te warunki byłyby znacznie na pewno trudniejsze. Ale też wiemy, jak gra Andora, widzieliśmy to w Warszawie, twardo, bardzo grający, to też nie przez przypadek, oni w każdym meczu po 5-6 rzuty karty łapują. Pamiętamy faul na Robercie Lewandowskim w meczu pierwszym naszym w Warszawie, także na pewno to nie będzie łatwy mecz, no ale takiego przeciwnika oczywiście no, trzeba pojechać, zagrać, wygrać. Ale co jest, myślę, też takie najbardziej ze sportowego punktu widzenia, na co musimy brać teraz mocną uwagę, to kartki. W tym momencie mamy zagrożonych kartkami 8 zawodników, praktycznie cała linia obrony. Dwóch już pauzuje za kartki z tego, co... Dwóch teraz będzie pauzowało. Czyli Bednarek i Puchacz. Tak. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2 żółte kartki od razu oznaczają pauzę. I co więcej, te kartki przejdą na mecze barażowe. Przejdą na mecze barażowe? Tak, tak. Więc to jest jakby rzecz, na którą my musimy teraz mocno zwrócić uwagę, bo jeżeli mielibyśmy gdzieś kartki łapać, najlepiej w Andorze. Bo jeżeli tam wygramy, to wiadomo, już to drugie miejsce najprawdopodobniej będzie dla nas.
i mecz z Węgrami, wtedy ci zawodnicy mogą sobie odpocząć, bo najgorszą sytuacją byłoby taka, żeby ktoś, kto jest zagrożony kartką, dostał żółtą kartkę w meczu z Węgrami, oznacza, że nie gra w pierwszym meczu barażowym. Więc jakby to jest taka sytuacja, której no, na pewno trzeba być ostrożnym i rozważnym w tejże kwestii. I dlatego też, bo ja dzisiaj też widziałem jakieś artykuły, że no nie ma żadnego piłkarza z Ekstraklasy, bo Kacper Kozłowski będzie w reprezentacji do lat 21, ale układ pomiędzy Paulo Sousą a Maciejem Stolarczykiem jest taki, że U21 gra bardzo ważny mecz z reprezentacją Niemiec, a drugi mecz grał no, łatwiejszy z reprezentacją Łotwy. I w zależności właśnie od tej sytuacji, od wyników przede wszystkim i też od sytuacji kadrowej, kartkowej, to panowie między sobą uzgodnili, że być może na mecz z Węgrami do nas dołączą Kuba Kamiński, Kasper Kozłowski i Nikola Zalewski. Po to, żeby właśnie zagrali w meczu z Węgrami. I wtedy też możemy ewentualnie no, oszczędzić ich piłkarzy, którzy będą mają żółte kartki, mogą być zagrożeni absencją w meczach barażowych. To bardzo ciekawe informacje, bardzo konkretne i bardzo pożyteczne i rozumiem, że opierające się też na strategii rozegrania tych eliminacji mundialu. Muszę powiedzieć, że no nie przypuszczałem, to bardzo ważna informacja, Kuba, którą podałeś, że kartki z tych meczów grupowych przechodzą na baraże, prawda? Bo to jest, no to ma poważny skutek w takiej rywalizacji barażowej, gdzie będzie być albo nie być w konkretnym danym meczu, prawda? Teraz będę mówił z pamięci, ale tak, dzisiaj na dzisiaj zagrożonym kartką jest Kamil Glik, Michał Helik, Paweł Dawidowicz, Arek Milik, Grzesiek Krychowiak, Adam Buksa, Damian Szymański i Bartek Bereszyński. 8 zawodników. No to jak sobie zobaczymy, to każdy z nich ma, że tak powiem, pełne prawo myśleć o tym, żeby grać w pierwszym składzie i przede wszystkim dwóch środków defensywnych pomocników, mam na myśli Krychę i Szymańskiego, dwóch środkowych obrońców, Glik, Helik, no i jeszcze Bartek Dawidowicz. Tak? I Dawidowicz. Więc jakby no, mamy, jest to dość spore ryzyko, którego chcielibyśmy uniknąć i żeby no, tych piłkarzy nam nie zabrakło w najważniejszych meczach. Nie, to jest bardzo, bardzo konkretna informacja, bardzo poważna w takim znaczeniu, że no waga kartek, wiesz, czasami nie sposób uniknąć faulu. Ja też uważam, że nie można przed meczami, które się toczą w grupie, gdy jest zagrożenie w ogóle zajęcia drugiego miejsca, odpuścić, prawda? Natomiast w kontekście meczu z Węgrami już można absolutnie do tego podejść, jeśli będziemy mieli bezpieczną sytuację, podejść tak, że rzeczywiście tych piłkarzy można oszczędzić, prawda? Że oczywiście, można... oczywiście. Jeżeli będziemy mieć to drugie miejsce już zapewnione, no to nie ma sensu ryzykować, nie wiem, że któryś z tych zawodników, o których wymieniłem, miałby takiego pecha i tą kartkę w tym meczu zgarnąć, więc tego na pewno mówię. Chcemy takiej sytuacji na pewno uniknąć. Tutaj trzeba będzie to strategicznie dobrze rozegrać, co też więcej, to też nie jest takie proste, że ktoś specjalnie na przykład faul złapie w Andorze, bo UEFA i FIFA są wyczulone na tego typu sytuacje. Jeżeli to będzie takie, widać, celowe zagranie, że ktoś coś zrobił specjalnie po to, żeby złapać żółtą kartkę, no to zdarzały się już takie sytuacje, że... Oczywiście, w Champions League Sergio Ramos przekombinował kiedyś. Komisja dyscyplinarna wkracza i wtedy można zawodnika ukarać jeszcze dłuższą dyskwalifikacją, więc to też nie jest takie proste. Z drugiej strony może i dobrze, że ta Andora tak gra dość, powiedzmy, mocniej, bo wtedy sobie łatwiej wyobrazić, szybciej taką kartkę można złapać w meczu z Andorą, aniżeli San Marino, ale jak wiemy, San Marino też się dało złapać w meczu. No tak, dokładnie.
Nie, no bardzo, bardzo konkretne informacje, bardzo ciekawe, pokazujące, że też strategia. Ja też nie jestem załapaniem taką, nazwijmy to, sztucznych kartek, bo rzeczywiście no, wygląda czasami komicznie i UEFA rzeczywiście już w swoim postępowaniu zwracała na to uwagę i potrafiła ukarać. I to chyba w kontekście meczów nawet fazy pucharowej Champions League, z tego co pamiętam, tego Sergio Ramosa. Tam było, a to nie był jedyny przykład, gdzie UEFA moim zdaniem karała jakby stanowczo takie zachowania, że piłkarz się wyczyści przed kolejnymi wyzwaniami, nazwijmy to. Słuchaj, pauzuję dwóch piłkarzy, to już no, o skład cię nie będę pytał. O zdrowie jeszcze Paulo Souzy cię zapytam, bo to jest dla nas też informacja ważna. Na ile jest realne. Sam jak widzieliśmy się w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdy rozmawiałem z dyrektorem sportowym Marcinem Dorną, mówiłeś, że jeszcze jednak jest dłuższy czas do początku zgrupowania, prawda? I że ten test za chwilę powinien być negatywny, jeśli chodzi o COVID i Paulo Souza. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia moim zdaniem, jeśli chodzi o udział Paulo Souzy w zgrupowaniu. Ja dzisiaj rozmawiałem z selekcjonerem. On się czuje zdecydowanie lepiej, nie ma już gorączki. Oczywiście jak to w przypadku COVID-u i tej choroby, no jest no, zmęczony, czuje się zmęczony. Mhm. Ma jakieś tam powiedzmy kaszel, katar, bóle głowy. Sam miałem COVID, więc pamiętam też jak to mniej więcej też zmęczenie to jest taka rzecz, która najbardziej chyba doskwiera. Także u niego już od kilku dni praktycznie gorączki nie ma i wychodzi z tej izolacji w czwartek. A przepisy w Portugalii są takie, że on nie musi żadnego już testu wykonywać, bo te 10 dni jeszcze on jest zaszczepiony, to też być może mu to jeszcze pomogło lżej ten COVID przejść. Więc tutaj jakby dla niego się izolacja kończy w czwartek i tutaj jeżeli się jakaś historia nieprzewidziana nie wydarzy, no to normalnie jak wszyscy członkowie sztabu w niedzielę pojawi się na zgrupowaniu. Kuba, bardzo konkretnie, bardzo ciekawie. Ja rozumiem, że wy się pojawicie w Polsce i stamtąd będziecie podróżować do Barcelony czy Girony, tak? Nie, nie, tu każdy normalnie... A tu już, tak, Hiszpanii. Miejsce. To właśnie, żeby tej podróży niepotrzebnie robić, bo i tak zawodnicy, którzy będą z klubu wyjeżdżali, to i tak wsiądą w samolot, to bez sensu lecieć najpierw do Warszawy, żeby później jeszcze jedną podróż odbyć. To jasne, tak, jasne. Po prostu rejsowymi samolotami zbieramy się wszyscy na miejscu w tym hotelu, który tam pod Gironą będzie do naszej dyspozycji i tam trenujemy do czwartku i dopiero się przemieszczamy do Andory razem. Kuba, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję także również. Dopilnuj meczu Champions League, a później pamiętaj, dopilnuj tych punktów w eliminacjach. Pilnuję, staram się. My też jako kibice, sympatycy biało-czerwonych będziemy pilnowali tego, żeby biało-czerwoni wzbogacili. No i 26 jest losowanie, tak? Dobrze mówię. 26 chyba, tak? W Curychu tak, jest losowanie. W Curychu, tak. Też myślę, że będziemy mega tym żyli, że no jednak to będzie bardzo ważne. Najpierw półfinał, w którym mamy ogromną szansę, żeby zostać gospodarzem, prawda? Tutaj, żeby mieć taką stuprocentową pewność, to musimy w tych dwóch meczach zdobyć 4 punkty. 4. Tak. Te 4 punkty nam na 100%, bez oglądania się na innych, dadzą gwarancję bycia wśród 6 najlepszych drużyn z drugich miejsc, ze wszystkich grup, bo to te drużyny będą rozstawione w pierwszym tym półfinale i wtedy ten mecz na pewno zagramy u siebie, na PGE Narodowym, na finał 50% szans, tak, bo losowanie, więc będzie od razu tego samego dnia losowani gospodarze tych meczów finałowych, po prostu zostanie wylosowana para półfinałowa, której zwycięzca będzie gospodarzem tego finału w tej jednej z 3 ścieżek. 26 od razu będzie wiadomo, czy tak. Polska będzie też tak. Losowana. Kuba, mnóstwo informacji, ja też już nie będę tu komentował tych powołań, odłożę to sobie na inny dzień, bo rzeczywiście aż chyba siądę do komputera i parę rzeczy napiszę na Interie czy Polsat Sport, bo rzeczywiście tutaj mnóstwo konkretów w twoim wystąpieniu. Team Manager Reprezentacji Polski, Kuba Kwiatkowski, Roman Kołtoń, Prawda Futbolu, jeśli się podobało, zalajkujcie, do zobaczenia na szlaku, biało-czerwonym kibicujemy. Kuba, 100 lat, 100 lat, chłopie, 100 lat. Obrigado. Obrigado. Cześć, cześć.